Rapu nie mamy. W Polonie? Któryś z pojazdów może się palić, dlatego strażacy muszą bardzo ostrożnie przystąpić do działania. Najpierw stwierdzić, czy rzeczywiście nie ma zagrożenia, a potem, jeżeli wszystko zostanie prawidłowo ocenione, ewentualnie podnoszone, będą uwalniać poszkodowanych z pojazdów. Pojawili się też ratownicy, którzy sprawdzają, czy z poszkodowanymi jest kontakt. Jeżeli są przytomni, no to wtedy będą mogli się łatwiej dowiedzieć, czy i co im się stało. Jeżeli nie ma z nimi kontaktu, no to wtedy przystąpią do ewakuacji poszkodowanych z pojazdu. Ponieważ pojazdy się dymiły, jak widzicie, pierwszy poszkodowany został w miarę jak najdalej odsunięty od samochodu, tak żeby strażacy mogli swobodnie działać dalej, a ratownicy, żeby mieli możliwość udzielenia pomocy. Po jeździe został jeszcze jeden poszkodowany, który strażacy postarają się położyć, rozcinając pojazd. A ratownicy udzielają pomocy poszkodowanym, których udało się wydobyć z pojazdu, które miały pojazd. Tam.
A ratownicy po wykonaniu zaopatrzenia poszkodowanych, po opatrzeniu pierwszej ramki oraz zostanie zadbać o to, by nie doszło do nadmiernego wychłodzenia, też pojawiły się koce termiczne. Ktoś się zastanawiał, co w tym samochodzie, który ma być dany na drogi, strażak w środku zabezpiecza poszkodowanego. Pilnuje, żeby pomimo tego wycinania nic więcej nie stało się poszkodowanemu, żeby mógł go potem bezpiecznie z samochodu wydostać. Tymczasem jeden zabezpieczony, ustabilizowany, poszkodowany jest przenoszony do nosza i za chwileczkę wyląduje w karetce i pojedzie do szpitala. Tam zajmą się już lekarze. Ma pani gdzieś? Pamięta pani jakiś tam wypadek? Sytuacja jest zapanowana. Kontrolka świadoma. To jest akurat. Come on.
samochodzie konieczne są kolejne cięcia, bowiem zablokowane są nogi poszkodowanego i strażacy starają się go teraz uwolnić. Górę już mają wolną, więc dostęp od góry jest. Jeszcze kwestia tylko nóg, tak żeby w miarę możliwości tę osobę wyciągnąć w całości. Tu na potrzeby tego pokazu akurat można filmować i robić zdjęcie, natomiast jeżeli chodzi o codzienną sytuację, nie róbmy tego.
nie wzbudzajmy sensacji, nie filmujmy, nie róbmy zdjęć. Można się powiem narazić na solidny mandat za takie postępy. Przytomna, przyspieszony lekko oddech, tętno prawidłowe. Czyli wybieram jeszcze innych poszkodowanych. Podejrzenie urazu kręgosłupa, na pewno uraz barka i łokcia. Dobra, wracamy do was darmowo. Prawdopodobnie, na pewno uraz barka i łokcia. Tak, ja.